Witam Was serdecznie na kolejnym spotkaniu z historią. Dzisiaj zagłębimy się w odmęta wczesnego średniowiecza i porozmawiamy z dzisiejszym gościem, doktorem habilitowanym, profesorem Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, Dariuszem Rozmusem. Witam Pana serdecznie. Dzień dobry, bardzo się Państwu. Cieszę, że przyjął Pan nasze zaproszenie. Dziękuję bardzo. Tym bardziej, że daleko nie mamy. No właśnie, korzystając z okazji, że pracujemy razem, bo Pan profesor jest również archeologiem w Muzeum Miejskim Sztygarka w Dąbrowie Górniczej. Może pozwolisz, że przejdziemy na ty i w takiej formule będziemy prowadzić rozmowę. Tak, to będzie świetnie. Cieszę się bardzo. Wygodniej. Zdecydowanie to będzie dla nas bardzo wygodne. Dobra, Darku, w takim wypadku zacznę od krótkiego takiego wprowadzenia dotyczącego rzeczy, które nie ukrywam, od bardzo dawna mnie intrygowała. Bo mówiąc o wczesnym średniowieczu i początkach państwa polskiego, ta Polska wkracza na arenę dziejów jako państwo już silne i mocno ukształtowane, a nade wszystko wydaje się, że mocno, mocno zamożne. Sygnalizuje to chociażby przekaz z kroniki Gala Anonima, gdy jest opowieść o zjeździe w Gnieźnie i w sposobie, w jakim Bolesław Chrobry przyjął Ottona, między innymi tam jest opis wskazujący na to, że po trzech dniach biesiady wszystkie naczynia zostały przekazywane w darze Ottonowi. I stąd moje pierwsze pytanie. Proszę, powiedz mi, jakie były źródła przychodu skarbu książęcego w czasach wczesnego średniowiecza? Dobrze, tylko ja może jeszcze uzupełnię Twoją wypowiedź. Dlaczego? Bo gdybyśmy mieli tylko jedno źródło, prawda, to moglibyśmy uznać, że no w końcu nadworny kronikarz mógł być pewnego rodzaju takim piewcą potęgi dynastii Piastów i tak dalej. Ale to nie. Przecież mamy Ibrahima Jakuba, który pisze o państwie Mieszka, który chyba jeszcze był wtedy, pisze w czasach, kiedy Mieszko był poganinem. Bo to nie jest dokładnie, czy to jest na granicy ochrzczenia, bo te datacje, wizyty, bo prawdopodobnie był w Magdeburgu, być może był w Pradze, bo to się spierają historycy. Potem mamy przecież Titmara, prawda, który również opisuje z wielką niechęcią, prawda, czasy Chrobrego. Nie? I tam mamy tak samo na ten temat bardzo dużo. No i mamy jeszcze źródło kompletnie jakby obce, prawda? To mamy kronikę Kosmasa, gdzie to przy opisie, ile oni wywieźli na kilkudziesięciu wozach, prawda, złota, srebra, prawda, z Polski, no to Boże, jeżeli złożymy te wszystkie źródła, które niektóre się mniej więcej zazębiają, inne są bardziej rozwarstwione chronologicznie, ale wszystkie mówią o tym, że o bogactwie, prawda, i potędze militarnej, a ja zawsze, czy to ludziom, czy to studentom, powtarzam jedną rzecz. Już nie pamiętam dokładnie, kto to pierwszy powiedział, prawda, że na wojnę, czy Cezar, czy później Napoleon powtarzał, że na wojnę to trzeba pieniędzy i jeszcze raz pieniędzy. Tak, no. Tak. Nieważne, jak one wyglądają, bo to nie o to chodzi. Ważne jest to, co w danym momencie ma ważna swoją jest wartość. No to. Więc powracam do pytania w takim wypadku, Darku. Jakie były źródła dochodu dla skarbu książęcego? A więc są koncepcje, że generalnie do pewnego czasu był to handel niewolnikami. Są takie koncepcje bardzo, według mnie, uwłaczające Piastom, bo mówią to, że to była drapieżna rodzina, prawda, mafijnie zorganizowana, która no, grabiła wszystkich innych i sprzedawała w niewolę. Ja się nie zgadzam całkowicie z tego typu koncepcjami, ale aczkolwiek nie możemy wykluczyć, znaczy nie tyle nie możemy, co musimy się zgodzić o tym, że handel niewolnikami był ważną częścią gospodarki wczesnośredniowiecznej, ale to wszystko ma swoje granice, prawda? Dlatego, że mamy słynną scenę z drzwi Gnieźnieńskich, gdzie święty Wojciech wyraźnie zabrania po prostu, a jego autorytet w tamtych czasach już był i potem też rósł, zabrania wyraźnie handlu niewolnikami. W tym wypadku chodzi również o to, że już nie wolno było handlować ludźmi, którzy byli ochrzczeni, prawda? Więc nominalnie od 966 roku Polska była krajem chrześcijańskim, a inni dookoła w zasadzie też. Okej, czyli mamy Właśnie niewolników, tak. Ale to się kończy. Na dodatek mamy coś, co się nazywa kryzysem
napływu orientalnego srebra. W Skandynawii, głównie na Gotlandii, ale mamy miliony, to trzeba to jasno mówić, po prostu skarbów, dirhemów srebrnych, do ozdoby do tego po prostu dochodzą. To wszystko po prostu, ilość tego srebra jest ogromna. To srebro jest pochodzenia azjatyckiego, Samarkanda, Buchara, tamte okolice. I też w Polsce odkrywamy tego typu, dużo tego typu skarbu, więc mamy pewnego rodzaju drogę, która szła, prowadziła z centralnej Azji do na północ. Znaczy to srebro przybywało na nasze tereny w drodze wymiany handlowej, prawda? W drodze wymiany handlowej, być może między innymi na tych niewolników. Mamy przekaz, już nie pamiętam gdzie to jest, że Mieszko podarował Ottonowi, tylko temu pierwszemu bodajże, bo drugiemu. Wielbłąda, tak. Pytanie moje jest zawsze, czy to był dromader, czy to był Bakryan. No właśnie. No to pytanie, według mnie to by musiał być azjatycki raczej po prostu, dwugarwny bar. To już nie pozwolę sobie nawet na spekulacje. No więc właśnie, no i mamy niby kryzys, no ale się okazuje, że tego kryzysu nie ma, po prostu następuje jakby wymiana źródeł srebra, które trzeba powiedzieć jedną rzecz, że krwią, która płynęła w żyłach wczesnośredniowiecznej gospodarki w Europie, nie było złoto, było srebro. Złoto było niezwykle ważne, ale to tylko Bizantyjczycy bili monety złote. Monety złote tutaj w naszej części to są właśnie już dopiero dużo późniejsza sprawa. To są Węgrzy zaczynają, prawda? Potem nawet i Łokietek wybił dukata. No ale to są późniejsze sprawy. To tylko Bizancjum, jakieś pojedyncze gdzieś emisje. Srebro, srebro, jeszcze raz srebro. Więc nagle się okazuje, że nie ma tego kryzysu. Czyli nie ma napływu, albo inaczej, ze strumienia, który płynącego robią się tylko kropelki. Już tylko z tego kranu tylko kapie. Więc to są już po prostu rzadkie sprawy. Oczywiście pewne rzeczy jeszcze przez wieki mogą być wykonywane na zasadzie przetopu starych, zdeponowanych zapasów, prawda? Oczywiście. Ale to nagle, ponieważ no właśnie Skandynawowie bardzo dużo tego kolokwialnie mówiąc, upchali w ziemi, no to tego nie można było skorzystać, bo to dopiero dzisiaj się te rzeczy odkrywa w dużych ilościach. Więc one były jakby poniekąd stracone. Powody ukrycia są różne. No, wojna, ktoś schował, nie wrócił, zginął, ale przede wszystkim charakter kultowy, prawda? Że no, te rzeczy chowano ze względów no, właśnie depozytu dla tej drugiej strony ważnej naszego istnienia już jak gdyby po śmierci, prawda? To na ten temat jest dużo napisane, to są różne teorie, ale generalnie tak się działo. Więc nikt z tego nie mógł korzystać. Więc to na mnóstwo ziemi, mnóstwo bogactwa po prostu bezpowrotnie albo do naszych czasów, tam znaleziska archeologiczne poszło do ziemi. No a gospodarka rosła, ludzi przybywało, więc trzeba było to wszystko w jakiś sposób uzupełnić. No i nagle okazuje się, że mamy srebro europejskie i to srebro europejskie jest przede wszystkim z gór Harcu. Bardzo wcześnie to się zaczyna, przy czym no główne to jest IX wiek, prawda? IX-X to są główne już po prostu działania, ale zaczyna się wcześniej. Jak czytałem niemieckie prace, no, plana Klapaufa, to bardzo wcześnie się zaczyna. Mamy też z terenów Francji, dość wczesne, IX wiek. No i co? No i okazuje się, że w Polsce też tak mogło być. Tym bardziej, że tych skarbów, proszę zwrócić uwagę, że ta linia jak gdyby depozytów skarbów biegnie ze wschodu do Skandynawii, omijając południową Polskę. Jest bardzo mało. W Czechach w ogóle tego nie ma. No są jakieś tam pojedyncze depozyty skarbów. Podobnie na Śląsku, Małopolsce. To są pojedyncze, natomiast nie ma w ogóle, to jest jakaś kompletnie inna skala, prawda? To też może być związane z pewnego rodzaju no, innym podejściem do tego, że tam się te względów kultowych chowali, a ci tego nie mieli takiego zapotrzebowania, prawda, żeby to chować, duchowego, żeby to chować do ziemi, prawda? Większość znajdowała się w obrocie po prostu. Tak. No, pewno tak. No i teraz mamy taką sytuację, i nagle się okazuje, że też w zanieczyszczeniach w torfach, tutaj w regionie, tu w Olbromiu, jeszcze w innych miejscach, wychodzi IX wiek.
My jeszcze będziemy to wszystko, bo to są prace pana Chrusta już sprzed lat, pana Leszka Chrusta, bo brakuje nam ewidentnych... Znaczy, Darku, jeżeli pozwolisz, bo sobie do naszego regionu jeszcze nawiążemy, ale wróciłbym do głównego ciągu, czyli źródeł pochodzenia przypływu środków finansowych dla skarbca. Mamy niewolników. Wiemy, że srebro pochodzące z handlu również tutaj odgrywało istotną rolę. Skąd jeszcze, jakie było jeszcze źródło inne pozyskiwania drogocennych kruszców dla polskich książąt? Jak ocenisz aspekt wypraw wojennych? Bo ja spotkałem się z tezą, że być może to właśnie wyprawy wojenne stały się głównym źródłem pochodzenia bogactwa pierwszych Piastów. No przynajmniej takie tezy były, pojawiały się przed tutaj odkryciami w naszym regionie. Proszę pamiętać o jednej rzeczy, oczywiście. Jeżeli mamy zorganizowaną wyprawę i mamy udaną wojnę, to możemy po prostu ograbić podbitego wroga, ale proszę pamiętać o jednej rzeczy. Żeby wywołać taką wojnę, to trzeba najpierw dużo zainwestować. No tak, no sam koszt utrzymania wojowników, o którym mówiliśmy w kontekście relacji Brahim-Nibi, jak Dokładnie duży, to, prawda? Że on ich utrzymywał. Co więcej, on nawet miał bardzo wyszukaną formę płatności. Ja dużo na ten temat pisałem, bo mam w życiu epizod 2 lata jako wolny słuchacz filologii orientalnej, arabistyki konkretnie, także ja jestem w stanie tego Ibrahima czytać, czyli Ibrahima al-Bekriego, bo tak naprawdę to wszystko dotarło do nas dzięki takiemu księciu bez tronu al-Bekriemu, który w Magrebie pracował i zbierał te informacje, i stąd wiemy, że w ogóle był Ibrahim ibn Jakub, prawda? No ale nieważne, czytam tego al-Bekriego, czy tam we fragmentach, które mi były potrzebne, no i tam jest właśnie użyte słowo odważniki handlowe. Miskal. Czyli krótko mówiąc, on im płacił czymś, co można uznać za płacidła. A, czyli sygnalizujesz, że właściwie we wczesnym średniowieczu oprócz pieniądza istniały inne formy A w pewnym momencie płacidła. Tylko te inne formy, prawda? Aha. Czyli płacidła. I teraz mamy taką ciekawą sytuację, że już w późniejszych czasach, na przykład jak opisuje się na przykład Ibn Battuta, prawda? On, to właśnie globalizacja świata, no to po prostu jak się go czyta, to on, listy mogły na przykład z Mali iść do Chin, prawda? I to tylko dłużej trwało. Świat był również wtedy zglobalizowany. Była taka kasta, oni się nazywali Radanici, Ar-Radania, i oni po prostu zajmowali się handlem, tak jak można późniejszą Hanzę porównać i tak dalej. Byli do tego stopnia sprawni, że kalif Harun ar-Rashid wysłał słonia żywego na dwór Karola Wielkiego do Akwizgranu i ten słoń dotarł. Teraz pytanie, czy tylko transportem morskim, bo to z Bagdadu, częściowo też oczywiście lądowym, czy też go przeprowadzali trochę jak Hannibal? No nie, no przesadzam. Prawdopodobnie transportem morskim, no ale to też pokazuje, jak duży musiał być to korab, powiedzmy, statek, żeby takiego słonia sobie przewieźć, nie? No to nie była prosta operacja logistyczna. No, natomiast udana. No więc jak dostali zlecenie, to zrobili. No ale wracając do tych, to już późniejsze czasy. On na przykład w Magrebie płaci za wszystko pieniędzmi, a przechodząc już nieco niżej, na południe, w Mali, w pewnym momencie zmienia się narracja, już płaci miskalami, czyli płacidłami, odważnikami handlowymi. I rzeczywiście na przykład u Aszantów nawet w XIX wieku były takie figurki, które były płacidłami jednocześnie. Czyli krótko mówiąc, umawia się ktoś, że dana forma jest płacidłem, prawda? I ona, że tak powiem, później funkcjonuje. Nie musi to być pieniądz monetarny. On może w ogóle ten pieniądz monetarny nie może mieć. Weźmy sobie nawet płacić, prawda, od płótna, prawda? Te słynne dwa przekazy, że Słowianie płacili chusteczkami lnianymi. No, a to jest w tym samym czasie, chronologicznie, to też jest ciekawa sprawa, kiedy w Chinach pojawia się idea pieniądza. Papierowego. No, papierowego, czy tam z nadrukami i tak dalej. Więc proszę sobie zwrócić uwagę, to nie chodzi tylko o to, ja to zawsze podkreślam, że jest jakiś towar, za który możemy wymienić. No bo dzisiaj to też jest na zasadzie takiej, ktoś pamięta czasy komuny, przychodził malarz i potrafił na przykład za 10 flaszek wymalować mieszkanie, prawda? No więc to też było płacidło, prawda, w jakimś tam stopniu. Ale w wypadku, jeżeli
ktoś mówi, że możemy zapłacić na przykład chusteczkami, prawda? No to w tym momencie pojawia się jak gdyby symboliczna forma pieniądza. Tak. A my też wyciągamy z kieszeni 20 zł, prawda? Papierek, a co, czy papierek 20-złotowy jest wart 20 zł rzeczywiście, w sensie towaru, z którego on jest wykonany. No, ma wartość symboliczną. Co innego jest ze srebrem, co innego z kruszcami, bo o tu jest jak gdyby ten taki właśnie parytet przeliczeniowy, prawda? Zresztą niektórzy mówią, że świat poszedł na psy i pójdzie dalej na psy od momentu, kiedy pieniądze skończyły się i one to oznaczają prąd biegający po drutach albo już w ogóle nawet bez drutów, prawda? Natomiast no, kiedyś było wymienialność na złoto w danym, no, banki podobno, Polska też zgromadziła duży zapas złota i tak dalej, ale nie ma przecież, tak jak jeszcze w RPA w XX wieku było w pewnym momencie, że była wymienialność waluty na depozyty złota, prawda? No. Czy na terenie ziem polskich również takie płacidła były używane? No, wyraźnie o tym mówi kronika, prawda? Natomiast jak one wyglądały? No więc właśnie, te chusteczki, prawda? To są z innych różnych źródeł. Mówi się o takich miskach żelaznych, które mogły być płacidłami. Mówi się o grotach, prawda? No i mówi się o grzywny, to najbardziej prawdopodobne, grzywny siekieropodobne, prawda? No i jeszcze mamy takie ołowiane tajemnicze krążki, które funkcjonują tu w całym naszym regionie i w Czechach też bardzo mocno. I one też pasują, to jest XI, XII maksymalnie wiek i może wcześniej. One są stożkowate, okrągłe i dokładnie korelują się w miejscach, gdzie są emporia handlowe, prawda? Więc być może, tym bardziej, że niektóre mają dziurki, to można nanisać, na, prawda? I, tak jak chińskie monety, też pomysł, prawda? W naszych zbiorach jest jedna z większych kolekcji po prostu tego typu ciężarków w Polsce w ogóle. Może nie największa, ale jedna z większych. Niektórzy mają te ciężarki, ale... Nie uważali tego całkiem do niedawna za rzecz bardzo wielką i ważną, prawda? To się dopiero teraz zaczyna. Widzę, że mnóstwo ukazuje się artykuł u nas w Czechach na ten temat, bo ludzie zrozumieli, że to jest niezwykle jakiś kolejny wyznacznik, o którym wiele nie wiemy, prawda? Tak, do tej pory się nim nie zajmowano, lekceważono jego istnienie właściwie. Tak, tak, albo może nie tyle lekceważono, co czasami ktoś nie wiedział, co na ten temat napisał, to wzmiankował, prawda? Natomiast no, w tej chwili coraz więcej i ta jak gdyby funkcja, że to mogą być płacidła, już przeważa w narracji tłumaczącej funkcję tych znaleźć. Tym bardziej, że wśród naszych są takie jak na przykład dwugramowe, to są cieniutkie blaszki. Do czego to innego mogłoby służyć, prawda? A takie 4 na 2 gramy, to będą na przykład 4 monety, prawda? Więc to niektóre się korelują z wagami, ale nie wszystkie, bo jakby się nam fajnie korelowało z grzywnami wczesnośredniowiecznymi, to byśmy mieli idealnie, prawda? Ale tak dobrze nie jest. Niektóre pasują, jakaś wielokrotność 4, bo myśmy to już mierzyli, liczyli, prawda, i tak dalej. No ale, no właśnie. I one towarzyszą również tutaj w naszym regionie, tego zaczyna sporo wychodzić, w miejscach, gdzie są piece hutnicze, gdzie mamy, nawet na Bukowej Górze, z Bukowej Góry mamy te ciężarki, tylko nie jest tam z górnych partii, gdzie mamy cmentarzysko i te budowle megalityczne, ale tam, gdzie mamy na dole warpie, czyli górnictwo średniowieczne, okazuje się, dzięki tym ciężarkom możemy spokojnie powiedzieć, że to jest również wczesnośredniowieczne. Tam musiało być górnictwo i hutnictwo, no bo mamy zabytki, które nie mogą być młodsze niż XIII wiek, prawda? Nie mogą być, czyli mogą być XI, XII i jeszcze niżej, prawda? No i teraz rozmawialiśmy troszkę o srebrze, pojawił się temat ołowiu, ale te dwa metale są z sobą powiązane. Tak, oczywiście są powiązane, tylko zawsze lepiej się sprzedaje srebro, prawda? No, oczywiście. Mam koleżankę taką, Lenę, z Norwegii. No i ona kopie w Arktyce kopalnię nowożytną, wczesno nowożytną. Kopalnię srebra, oczywiście ja się pytam, Lena, to naprawdę jest kopalnia srebra? No nie, Darek, no wiadomo, że galeny, prawda, czyli, no ale srebro w tym jest, nie? No, to może, Darku, od razu powiem, no po prostu srebro jest domieszką rud polimetalicznych, prawda? Najpiękniej to wygląda na przykład w Bańskiej Szczawnicy, gdzie tam są wszystkie prawie metale i srebro, ale też zwykle nie srebro rodzime, tylko związki srebra, czyli najczęściej argenty, czyli siarczek srebra. Jest wiele związków srebra,
i po prostu one występują albo ze złożami miedzi, albo ze złożami ołowiu. Proszę, Darku, może przybliżmy naszym widzom, w jaki sposób to srebro z tego ołowiu było pozyskiwane? No właśnie, no. To jest domieszka i teraz są rudy ołowiu, które są bogate w srebro. Są rudy ołowiu, które są niebogate w srebro, na przykład chęciński ołów jest ubogi. Dlatego też później chyba zaczęto tam eksploatować. Natomiast nasz, w zależności też od miejsca i tak dalej, złoża i tak dalej, to jest dobry. I główne te źródła to jest siarczeg ołowiu, ruda i też związki węglanowe, prawda, to jest cerusyt, prawda, to są te związki ołowiu. No i teraz no, jesteśmy tutaj, prawda, ale gdybyśmy podeszli właśnie tutaj do tej gablotki. Zresztą pokażemy widzom tam, rzeczy, o których będziesz mówił. Więc... Tam są po prostu kamienie, gdzie trzy metale potrafią być w jednym kamieniu, no, żeby kolokwialnie powiedzieć. No i co? No i teraz ludzie, którzy się na tym znają, proszę Państwa, muszą wiedzieć, jak to rozdrobnić, zmielić. Mamy żarna do mielenia rudy. Nawet w naszych zbiorach są żarna. Znalezione z Łośnia. Sprawdzone, że to było do rudy, dlatego że kamień jest popękany tam drobny i sprawdziliśmy, jest powcierane, po prostu są. Czyli mamy żarna. Co ciekawe, jakby komuś się wydawało, że te żarna są jakieś szczególnie wielkie, nie, one są prawie takie same jak do mielenia mąki. Dlatego trzeba było sprawdzić. Są oczywiście duże żarna, zwłaszcza na Śląsku, mamy takie ogromne, po prostu do mielenia skały, w której było złoto. To jest zupełnie inna sytuacja. No bo złoto jest też właśnie, nie występuje jako ruda, prawda, ale też występuje rozmieszany po prostu z różnymi rzeczami, to trzeba wszystko oddzielić. To też szukanie samorodków, to czasami sobie można coś wypłukać, a generalnie to trzeba skruszyć skałę, żeby to... Plus robić różne amalgamaty, dzisiaj się używa do tego rtęci, żeby to oddzielić, żeby wyekstrahować to złoto, prawda, które nie jest rudą, ale właśnie no, trzeba go wyekstrahować. No i efekt jest bardzo duże zanieczyszczenie środowiska i tak dalej, ale to mówimy o dzisiejszych czasach, nie? Ale te żarna są ogromne, natomiast te to są mniej więcej takich samych rozmiarów jak żarna. I takie mamy właśnie z Łośnia. Czy trzeba ten kamień rozdrobnić? Przede wszystkim trzeba wiedzieć, który to jest kamień, prawda? No więc właśnie. Ci ludzie byli świetnie wykształceni w geologii. Co więcej, prawdopodobnie obserwowali. Później to też opisuje Georgius Agricola już dotyczące... Ale mówiąc o tym wykształceniu, mówimy oczywiście o wiedzy pozyskanej na bazie własnego doświadczenia. Czy własnego doświadczenia kolegów, przekazywanego, prawda? Łańcuchem pokoleń. Tylko to były wtajemniczone grupy, które o tyle były bezpieczne, że wszyscy ich potrzebowali. Bano się ich, a jednocześnie po prostu bardzo szanowano, bo byli potrzebni. W pewnym momencie oni są również alchemikami, prawda? Oni dorabiają do tego teorię, prawda, taką naturopoznawczą. Ziemia jest macicą, po prostu rodzi, ten piec jest właśnie, ziemia jest jakby tą substancją, która to rodzi i czasami substancje muszą się w ziemi bardzo długo rodzić, a czasami dzięki piecom hutniczym można przyspieszyć ten proces porodu, prawda. No więc to są różne teorie, no trzeba by tutaj wejść w całości jak gdyby widzenia świata przez alchemików. A, zostawmy ale, to. Ale to nieważne. Chodzi o to, że to działa, prawda? Mm-hmm. Jak to działa? No to czy podstawimy sobie tutaj wzór chemiczny, czy też podłożymy jakąś inną teorię, ale jak zdamy odpowiednie proporcje i zastosujemy odpowiednią temperaturę i to zrobimy tak jak trzeba, to mamy te same efekty. No właśnie, więc wspominałem o tym pierwszym procesie, czyli po prostu przygotowanie tego materiału do wytopu. No i potem mamy kilkanaście metod wytopu ołowiu. Chyba wszystkie były stosowane. Ja tak jestem przekonany, że wszystkie od tych najprostszych po prostu po takie zaawansowane, które wynikają być może z tego, że bardzo często tutaj ruda jest, galena jest, ten siarczeg ołowiu jest przemieszana. Ja muszę używać takich, przepraszam, pojęć jak glejta i galena, bo one są używane generalnie. I to jedna to jest tlenek ołowiu, a drugi to jest siarczeg. Przy czym tlenek w Polsce nie występuje. Jeżeli go mamy, to jest z procesów hutniczych. Mhm.
No i jeden z takich najprostszych to jest właśnie, no tutaj proszę sobie wyobrazić, że dodaje się energii, prawda, siarka ucieka, prawda, ten, tworzy się właśnie ta glejta, czyli ten tlenek po prostu i potem to jest, znowu następują procesy właśnie, we wszystkim bierze udział albo tlenek węgla, albo dwutlenek węgla, prawda. Na dodatek okazuje się, że reagentami mogą być również związki żelaza, bo tutaj nam to wyszło. Być może z tego powodu, że w niektórych kamieniach to wszystko jest przemieszane i oni zauważyli. Chociaż o tych procesach się może gdzieś już wcześniej wspominało, więc oni wiedzieli na przykład, że żelazo kupeluje ołów, prawda? No, mimo że nie ma stopów w żelazie no, ołowianych, to jednak przy procesie ten związki żelaza, niekoniecznie żelazo, związki żelaza, mogą pomóc w tym procesie, bo mamy właśnie też tego typu sytuacje. To jest dość opisane i co więcej, bo niektórzy nam zarzucali, że to jest zbyt zaawansowany proces i tak dalej, chociaż i Agricola o nim pisał, więc no to w średniowieczu też to używali. No i więc mamy coś takiego. I teraz powiedziałem, że z siarczku robimy tlenek i coś bardzo ważnego. Mógł być koniec. Czemu? Bo właśnie ta glejta okazuje się jest niezwykle potrzebna. I mamy jej bardzo dużo. Mamy jej więcej niż wytopków ołowiu. Mamy placki ołowiane, to jest taka bardzo czerwonawa po prostu, bo to jest PBO, PB2O3, prawda, jakby im więcej, im wyżej, to bardziej takie kolorowe to jest. Co więcej, jeżeli ktoś pamięta taką farbę minia, prawda, no to do malowania, to właśnie ta glejta, w ogóle farby i tak dalej. No więc tak, do robienia szkła ołowiowego była potrzebna. Potrzebna, bo jak widzę, też ciężarki z niej robili, chociaż to rzadkość. Dwa, no oczywiście na handel szła dalej, więc tam ktoś sobie mógł ją dalej jako przerabiać. Produkt, po prostu jako produkt. Nawet wyczytałem, że Bizantyjczycy to po prostu proszkowali, mieszali z jakimiś maściami. To była maść przeciwko świerzbowi u koni. Prawda? No, trujące właściwości ołowiu mogły rzeczywiście zabijać świerzb. No i może to działało, prawda? Czyli ta glejta okazuje się, zwłaszcza jeżeli chodzi o produkcję szkła, bo mamy bardzo dużo badań już tego szkła, tego najwcześniejszego, to głównie szkło ołowiowe, prawda? No, plus barwniki różne. Tu mamy przepiękną rzecz u kadłubka, bo kadłubek to jest tak od czci i wiary odsądzane, a tam mnóstwo rzeczy, jak się tak wczytujemy, to raz, że być może on pisze w innych słowach o tym, co powinien, to nie powinniśmy wiedzieć. Nie wszystkich rzeczy wytłumaczyć. Wytłumaczyć, ale są też rzeczy, które on na przykład pisze, że to tarcze tych wojów, prawda, jeszcze sprzed państwowych, prawda, lśniły i on tam używa słowa litargyros, prawda. No to jest litarz po francusku, to jest właśnie glejta, prawda, do dzisiaj. To jest właśnie ten tlenek. Czyli właśnie ona rzeczywiście, jak to było, mogły być tarcze na przykład potem malowane, prawda. Skąd on to wiedział? Nie mógł tego sobie wymyśleć, prawda, gdyby nie widział, jak w ogóle glejta wygląda, prawda? Mhm. Więc dla mnie to jest oczywiste, że po prostu wiedział, że do czego to jest używane i to było powszechnie używane. Co więcej, oczywiście ta kolorowość do tych farb i tak dalej, tutaj jest pewnego rodzaju nieporozumienie, bo jest też, ołów się topi w bardzo niskich temperaturach, prawda? On się topi tam 300 stopni z groszami, prawda? Ale glejta topi się 950, prawda? Czy tam, ja nie mówię dokładnie, ale to taki może każdy sobie sprawdzi. Czyli związek, bo to tak w chemii jest, że związek ma inne właściwości niż ma materiały wyjściowe. Bardzo często tak jest, no, zawsze prawie tak jest. Więc tutaj mamy też taką sytuację, że trzeba o tym pamiętać, jeżeli bierzemy pod uwagę, że farby mogły być na bazie i potem był jakiś ogień i tak dalej, no to one nie spłynęłyby tam przy 300, prawda? No bo ta glejta wytrzymuje wyższe temperatury. No. No, także no, jest całe mnóstwo. No ale potem doprowadzamy do wytopu ołowiu i on jak jest spuszczany, to takie odstojniki, no i potem on się jak gdyby znowu utlenia, zbiera się. No i no to jest w ogóle, no trzeba by to mnóstwo tłumaczyć, można w tygielkach robić, w większych zbiornikach. W każdym razie, biorąc pod uwagę, że ten domieszka srebra w tym jest, i jest różnica topnienia obu metali, no to udaje się to po prostu metodą kupelacji oddzielić te dwa metale. Jeden od drugiego. Tak. Oczywiście tego srebra jest mało, a ołowiu dużo. No właśnie. Ale no to różnie, zależy się od... Tak, ale orientacyjnie. Z 2% było. No dokładnie, czyli o taki przy dobrych rząd, może więcej taki, nawet, a czasami mniej. Generalnie można powiedzieć jedno. Im się to opłacało.
Po prostu. Mimo, że to są takie dysproporcje, to mi się to opłacało. Bo jakby mi się nie opłacało, to by tego nie robili. Okej. To teraz moje pytanie jest takie. Gdzie na terenie naszego kraju występowały złoża umożliwiające wydobycie i potem przetapianie tego ołowiu, oczywiście uwzględniając realia wczesnego średniowiecza, prawda? Tak, ale kochani, to już mogę powiedzieć, wcale nie musimy realiów wczesnego średniowiecza uwzględniać, bo wiemy już to na pewno, niedługo będą publikowane wyniki z różnych miejsc. O co chodzi? Chodzi o to, że te złoża generalnie znajdują się, to są tak zwane złoża dolomitów kruszconośnych. Bukowa Góra jest na przykład zbudowana z tych dolomitów kruszconośnych. I one znajdują się generalnie, tak żeby szeroko nakreślając, od Olkusza po Bytom, i Siewierz, Tarnowskie Góry, Chrzanów, Jaworzno, na takim obszarze, czyli na pograniczu Górnego Śląska i Małopolski, zachodniej Małopolski. Dzisiaj to tak było. A czy na innych terenach naszego kraju takie znajdowały? No to właśnie to, co mówiłem, tam gdzie działa KGHM, prawda? Ale nie mamy jak gdyby żadnych z Dolnego Śląska po prostu wzmianek o tak wczesnym wydobyciu ołowiu srebra, jak z terenów tutaj. No i teraz jeszcze właśnie kiedy? No okres halsztacki, czyli już koniec epoki brązu, właśnie epoka żelaza, prawda? Koniec kultury łużyckiej, czyli już piąty, powiedzmy sobie, wiek przed Chrystusem, szósty, piąty wiek przed Chrystusem, cały koniec epoki kultury łużyckiej i co? I mamy ozdoby ołowiane. Mamy ozdoby ołowiane w grobach, czasami niezwykle ciekawie formowane w postaci diademów. W Jankowicach kolega Marek Szymaszkiewicz, pracownik muzeum w Chrzanowie, badał to stanowisko i tam na przykład wyraźnie mówi, że ozdoby ołowiane występują jako naśladownictwo wytworów z brązu, ale nie w biednych grobach. One są w tych bogatych grobach. Czyli krótko mówiąc, mamy na przykład takie trójkątne zawieszki z brązu i z ołowiu, ale to nie dlatego, że kogoś nie było stać na to z brązu. Brąz był powszechny, a to była nowość, coś ekstra i tak dalej. Przynajmniej na tym etapie wygląda na to, że ten ołów nie był gorszym metalem. Był postrzegany jako coś wartościowego. Jako coś wartościowego, no więc to się bardzo wcześnie. Potem mamy wielką, wielką dziurę, którą mam nadzieję, że ja to też w sensie takim, że zespół, a ja tam się w pewnym momencie dołączam do tego, bo teraz właściwie ciężar badań w sumie przesuwa się z archeologii. No oczywiście archeologia zawsze, bo znajdzie się coś i po prostu nam to wszystko ułatwi, ale póki nie mamy takich znalezisk na przykład z okresu wpływów rzymskich, znaczących, dużych, na dużą skalę, albo je mamy, ale nikt na to nie zwrócił uwagi, to też może tak być. Po prostu, bo z metalurgią to jest tak, że no, czasami ludzie po prostu na to nie zwracali uwagi. No, to badania izotopu w ołowiu. I mogę już powiedzieć wstępnie, że to, co jest w kulturze łużyckiej, to już izotopy, bo już wiemy. To jest u nas robione, prawda? Potem z takiego stanowiska w Jakuszowicach z okresu wędrówek ludów. To też jest. Pani Sztos-Gejliusz opublikowała, Zofia Sztos-Gejliusz, dawno temu opublikowała, ale na Zachodzie opublikowała i znowu to jest temat, że nie każdy wie, jak to czytać, prawda? No bo no ja się nie dziwię, no to jest, są skomplikowane, no że to jest właśnie z Olkusza. No i teraz wychodzi tego coraz więcej. Być może niektóre rzeczy więcej z okresu rzymskiego, które mogą wskazywać na to, że nie został przerwany proces wydobycia. Ta tradycja wydobycia. Tradycja wydobycia i wytopu. Pytanie, no bo wiemy, że następowały wymiany ludności. Jak to ma, jaki to ma związek z wymianami ludności na terenie ziem polskich? Czy przybywający posiadali tą wiedzę? Wiedzę i jakby zaczynali od nowa, czy też nigdy nie doszło do całkowitej wymiany, a zwłaszcza ci, którzy się na pewnych rzeczach znali, mogli być jak gdyby no, inkorporowani do nowych społeczności. Mogło być tak i mogli nieść powiedzmy sobie tą tradycję cały czas. No. Tak mówię, jeżeli chodzi o okres wpływów rzymskich, to są dopiero początki jakichkolwiek badań na ten temat. Więc jeszcze bardzo mało wiemy, ale już co nieco wiemy. Natomiast jeżeli chodzi o wczesne średniowiecze, no to teraz to już zaczynają lawiny z tego wychodzić, jak ja widzę po publikacjach. W emporiach wikińskich pojawia się po prostu ołów. I to jeszcze ja postawiłem
napisałem coś takiego. Wczesnośredniowieczne albo wczesnopolskie zagłębie hutnictwa srebra i ołowiu na pograniczu Górnego Śląska i Małopolski dzisiejszych, prawda? I ci, którzy mnie cytują, po prostu powołując się na te badania, to już Niemcy na przykład, tam Stefan Merkel i tak dalej, no to oni na początku tak pisali, a potem mi się odechciało i piszą z Olkusza. I teraz tak jest po prostu, że z Olkusza. Mówiąc no i Olkusz jest tematem wywoławczym. Nie chodzi, że z Olkusza, tylko... Tutaj obszaru bo Olkusz potem się stał, jeżeli chodzi o to Srebrne Miasto, prawda, Ołowiane Srebrne Miasto, on stał się taki znany, prawda. To zbierając troszeczkę to wszystko, co powiedziałeś. Po pierwsze, wiemy o tym, że aby było srebro, musiały być złoża ołowiu, prawda? Bądź miedzi, bądź innych metali, prawda? Ale we wczesnym średniowieczu... A jeżeli było, nawet mogło się zdarzyć, że jest żyła, to nie jest to po prostu srebro rodzime, tylko też to są rudy srebra. No. Tak. Takie obszary srebrnonośne ze złożami ołowiu na terenach Polski wykorzystywane we wczesnym średniowieczu to nade wszystko pogranicze Górnego Śląska i Małopolski. I tutaj tą działalność wydobywczą sygnalizujesz, że prowadzono od czasów wczesnej epoki żelaza i zakładamy kontynuację do czasów wczesnego średniowiecza na tym obszarze. Przy czym udowodnione mamy już w pełni okres hallsztacki, prawda? Bardzo dużo śladów już się pojawi. Już pojawiają się ślady dotyczące okresu wpływów rzymskich. No i mamy okres, właśnie Jakuszowice, to jest właśnie już późne, to jest na granicy okresu wędrówek ludów, prawda, kultura przeworska, koniec kultury przeworskiej, no i właśnie wczesne średniowiecze, przy czym, no właśnie. Czy pozwól jeszcze, że w związku z tym możemy zacząć, możemy stwierdzić, czy pozwolić sobie na taką tezę, że jednym ze źródeł bogactwa Polski wczesnośredniowiecznej były właśnie złoża srebra znajdujące się na pograniczu Małopolski i Górnego Śląska. Tak, i proszę sobie teraz wyrobić, bo rozmawialiśmy o płacidłach, prawda? Mhm. I jednym z tych płacideł są grzywny siekieropodobne, prawda? Mamy też w muzeum depozyt grzywien siekieropodobnych, ale nie o tym chciałem powiedzieć. Chciałem powiedzieć o tym, że to jest taka, to płacidło było na Morawach znane, prawda? Był w świecie wikińskim, prawda, znane. Ale najwięcej znaleziono w Krakowie na ulicy Kanoniczej. Bo nawet w tym momencie mamy legendę panońską, o której tam książę na Wiślech, prawda, czyli z Wiślicy, czy z Krakowa, czy chodzi o rzekę, no tu się spierają różni naukowcy, no ale generalnie urągał Morawianom. No i tutaj właśnie jeden z apostołów, bodajże Metody chyba, miał po prostu taki dar wieszczy, albo Cyryl, ale chyba Metody. I przepowiedział mu, że zostanie pokonany i tak dalej, bo on był wtedy poganinem, tak, prawda? No i doszło do jakiegoś tam, został pokonany, no i co więcej, ochrzczony, prawda? Czyli być może wrócił z powrotem, tylko już jako osoba ochrzczona i zwasalizowana już chrześcijańskim państwu wielkomorawskiemu, które naprawdę było gigantyczną potęgą właśnie środkowoeuropejską w tamtym czasie, jednym z najpotężniejszych państw tamtego okresu, prawda? No i co? No i w tym momencie właśnie są stąd teorie, że przynajmniej częściowo mogły być wpływy chrześcijaństwa prawie 100 lat wcześniej na terenach południowej Polski. No ale teraz właśnie. No, wyobraźmy sobie takiego małego królika siedzącego gdzieś tam, prawda, w tym sensie. No i co? No i co? Czy on nie wiedział, z kim ma do czynienia, że zadziera, prawda? No jeżeli ktoś po prostu w ten sposób występuje przeciwko największej potędze, no to chyba musi się czuć w miarę silnie. No i to, no jest to oczywiście gra. Okazało się, że Wielkomorawianie go pokonali, prawda? No ale myślę, że nie zaczynałby, gdyby nie miał szans. Nie, no jeżeli szansę mieć, jeżeli mógł mieć pieniądze, prawda? No jakiś potencjał militarny. Potencjał gospodarczy, który mógł przełożyć na potencjał militarny, prawda? No wtedy można opłacić najemników, uzbrojenie i tak dalej, i tak dalej. No rzeczy... Ja wiem, no proste i oczywiste, prawda? No, bez tego się nie da prowadzić wojny, nie da się wygrywać, no a przegrać zawsze można, prawda? No to w tym momencie ja stawiam tezę, że oni już wtedy zaczęli eksperyment z wydobyciem i z wytopem srebra, znaczy wytopem ołowiu i
srebra i stąd mógł sobie na pewne rzeczy pozwolić, prawda? Mhm. A ten właśnie mógł sobie akumulować w takim banku, na przykład ktoś tam te właśnie płacidła, prawda? Mhm. Okej. Już... Zresztą, nie, właśnie, u Ibrahima ibn Jakuba znowu jest, że handlowano z Krakowem, no właśnie, nie mówię, cyną. No niemożliwe. Tylko problem polega na tym, że przez cały okres czasu mylono pojęciowo cynę z ołowiem. Oczywiście nie na zasadzie mówiono cyna lekka, ołów ciężki, ale mylono nazwy. No, nawet użyto takiego, używa się nawet biały ołów i czarny ołów. I czarny ołów to jest właściwy ołów, a biały ołów to jest cyna, prawda? I są różne, plumbum nigrum, plumbum album po prostu. Jedno to jest cyna, a drugie to jest ołów, więc cały czas po prostu... Istniało ryzyko pomyłki. Pomyłki, ale nie w sensie wykonania, użycia. Ci, którzy się tym metalurdzy, to wiedzieli doskonale, z kim mają do czynienia, ale nazwy po prostu były po prostu mylone. Więc być może zostało pomylone i oni rzeczywiście handlowali ołowiem po prostu, a nie jakąś cyną, którą nie mogli handlować, bo cyny w Polsce nie ma dużo. Jeżeli ją zaczęto wydobywać, to dopiero w późnym średniowieczu na Dolnym Śląsku, a tutaj u nas cyny nie ma. Nie było po prostu. No. Okej. Wiemy, gdzie znajdowały się złoża ołowiu. Wiemy, że takie artefakty ołowiane dość powszechnie znajdowane są w wyniku prac archeologicznych. No to teraz moje pytanie musi być kolejne takie. Skąd wiemy, że na terenie, skąd pochodzi wiedza, że na terenie właśnie pogranicza Górnego Śląska i Małopolski to srebro po prostu pozyskiwano? Skąd my to wiemy? No, zacznijmy od Buli Gnieźnieńskiej, 1136, czyli w czasach, kiedy żył jeszcze Bolesław Krzywousty. Mamy o kopaczach Argenti Fossoribus, spod Bytomia, z miejscowości Zwersow. I teraz, co to jest ten Zwersow? O Boże, jakie są dyskusje, co to jest Zwersow? No, niektórzy mówią Zwierzów, prawda? Czy to jest miejscowość, która istnieje jeszcze? Niektórzy mówią, że Siewierz. Siewierz by pasował, bo to idealnie wychodzi. Tam rzeczywiście wyszła osada, której zabytki mamy właśnie u nas, gdzie jest poświadczone właśnie z tego okresu wydobycie i wytop przede wszystkim ołowiu i handel tym ołowiem, ale językoznawcy mówią, że, no, że stopień przekręcenia tej nazwy nie upoważnia nas, żeby przełożyć z Zwersow na Siewierz i odwrotnie, prawda? No więc nie wiem. Nie wiem, nikt nie wie. To może być na zasadzie takiej, że bo to jest Antebitom, czyli obok Bytomia, prawda? Tylko co to znaczy Ante, prawda? Czy to jest bezpośrednio obok, czy 20 kilometrów, prawda? No więc w tym momencie może być też tak, że to była jakaś dzielnica, znaczy w cudzysłowie dzielnica albo wieś, jakaś osada. Bo często było tak, że osady górnicze wędrowały, jak się wykończyły złoża, no to się przenosili dalej, prawda, bo płytko zalegające wtedy, bo wtedy tylko mogli wejść do płytkich złóż. Więc po prostu to chwilę istniało, a potem się wynieśli. Więc i ten Zwierzów, ten Zwersow zaginął, prawda. No ale mamy dowód historyczny. Proszę zwrócić uwagę, że wszystkie dowody również historyczne, źródła dotyczące na przykład górnictwa i hutnictwa kruszcowego czeskiego są kilkadziesiąt lat młodsze po prostu od po prostu polskich. To jest koniec XII wieku, a właściwie głównie XIII wiek i to się zgadza wszystko z badaniami, kto wiem, bo mam na bieżąco, nawet koledze recenzowałem pracę habilitacyjną. No więc tu wiemy po prostu, że Czesi to później zaczęli, a mieli tego dużo, więc musieli mieć od nas, prawda? Bądź z niemieckich źródeł tak samo. Mhm. Więc tutaj mamy, to jest jedna rzecz. No a potem no właśnie sypnęły nam się te piece, przy czym pierwszy taki piec już został znaleziony w Bytomiu właśnie przez profesora Szydłowskiego, świętej pamięci. Profesor Szydłowski napisał, że to jest piec do przetopu ołowiu, ale gdy analizujemy już tą dokumentację i to, co napisał, jak ten piec wyglądał, to on był po prostu piecem do wytopu ołowiu. Co oczywiście jedno drugiemu nie wyklucza, bo jak się wytapiało, to potem i w palenisku można było przetapiać, więc to nie jest problem. Niemniej jednak tak to było opisane. Więc to był chyba pierwszy znaleziony, według mnie, przez profesora Szydłowskiego, piec do wytopu ołowiu. No a potem ruszył Łosień,
98 rok, ruszyły Strzemieszyce robione przez panią Rogaczewską, mniej więcej chyba dokładnie w tym samym czasie, też paleniska. No, często znaczy, jest tak, Łosin że... i Strzemieszyce może powiedzmy widzą, że to są dzielnice Dąbrowy Górniczej. Tak, prawda? Tak, są dzielnice Dąbrowy Górniczej i Strzemieszyce na dodatek są znane z tego, że w latach 30. przed wojną badano tam bardzo bogate cmentarzysko. Bardzo bogate cmentarzysko, zupełnie nietypowe i co więcej, na którym właśnie występuje różne ciekawe ozdoby właśnie ze srebra, a nawet i z innych, drogie kamienia, czy półszlachetne kamienie. Kaptorga piękna, pozłacana, niestety zaginęła. To jest jedna rzecz, która zaginęła, bo chwała Bogu zabytki się zachowały. Ceramika właśnie, szkliwiona, kolejna rzecz, ta glejta. Ja wspominałem już o glejcie do szkła, ale również do szkliwienia, pokrywania polewą garnków, prawda? No więc to wyjątkowa rzecz na tamten czas, prawda? XI, XII wiek mamy szkliwioną ceramikę, dlatego mylono ją z nowożytną ceramiką. No teraz wiemy, nawet garnek o skarbie Hutnika, o którym będziemy mówić, był właśnie w takim szkliwionym garnku. No i te właśnie na tym cmentarzysku przepiękne, mamy tutaj zrobione kopie teraz, polewanych garnków, które były w grobach właśnie ze Strzemieszyc Wielkich. I ceramika jest w Krakowie, większość, a zabytki są w Bytomiu, w muzeum, więc my będziemy... Z tego cmentarzyska. Ale ono było tak nietypowe i tak bogate, że właściwie nie wiadomo dlaczego, co i jak. No teraz wiemy, no po prostu tam mieszkali, w okolicy mieszkali i chowali się, no bo jak ludzie żyją, no to i umierają, prawda? Więc chowali swoich zmarłych, no właśnie, bogato wyposażając, bo ich stać na to było. A z tego miejsca, gdzie mniej więcej to cmentarzysko było, a Łosień na przykład, no to ja wiem, 3,5 kilometry tak w prostej linii. No, więc to już wiemy o to, że to zaczyna się wszystko, trzeba nawet czasami kilkadziesiąt lat, a czasami kilkaset lat, w tym przypadku kilkadziesiąt lat, żeby pewne rzeczy układanki złożyły nam się. Ale opowiedz, Darku, co udało się znaleźć w Łośniu? No więc właśnie, no więc w tym momencie w Łośniu zaczęliśmy, dzięki tutaj zgłoszeniu przez pana Józefa Mysłowskiego, który chciał sobie wykopać stawy rybne, no i zaczął tam pracę i właśnie zgłosił do Urzędu Konserwatorskiego, że wychodzą zabytki. Tam również powychodziły zabytki łużyckie, a także najprawdopodobniej neolit. Neolit, no, siekierka i tak dalej. Te zabytki na początku szły do muzeum w Będzinie. No i w pewnym momencie zaczęliśmy kopać i okazało się, że mamy paleniska. Mamy paleniska i właśnie mamy glejtę, mamy wytopki, mamy ciężarki ołowiane, właśnie mamy tą szkliwioną ceramikę. Powiem szczerze, że już wtedy się pojawiła kontrowersja, no bo jak to ceramika szkliwiona z tamtego czasu. Co mnie zdziwiło, bo na ten temat się pisało. To nie jest tak, że to ja pierwszy znalazłem ceramikę szkliwioną. Nie, tylko że może dla niektórych badaczy zdziwiła taka ogromna ilość tej ceramiki szkliwionej. Bo tak to normalnie nawet na Wawelu profesor Radwański o tym pisał, profesor Żaki o tym pisał, ale to były jakieś ułamki promile po prostu tej ceramiki szkliwionej. Natomiast tutaj to mamy ogromną ilość po prostu. I no tylko no wiemy dlaczego, no bo jak mieli tą glejtę, to ja myślę, że w tej chwili, bo jest jej też bardzo dużo rozwalonych. W Łośniu, na jednym Włośniu, tam są dwa stanowiska w Łośniu. I dlaczego? Dlatego, że jak oni po prostu polewali tą polewą taką, to być może zwożono garki z różnych części, dlatego są tak zróżnicowana jest ta ceramika. I jak to albo maczali, bo nie wiem dokładnie jak to robiono, czy to było po prostu w płynnej glejcie maczane, czy też było oblewane. Czasami jest tak, że jest w środku i na zewnątrz, a czasami jest tylko na zewnątrz, a czasami widać zacieki, prawda, a jest tylko w środku, bo jest i tak, i tak, i tak, prawda? Więc to może różne metody były, prawda, jak gdyby szkliwienia tej ceramiki. No ale ona w zależności od wypału pękała. No jak już pękło, to już zostawiali te kawałki, one leżały. Stąd tej dużej ilości pękniętych po prostu naczyń. Tam, gdzie one po prostu powstały. Tak, to nic się tym nie przejmowało. Ale właśnie i w tym momencie... A właśnie, przerwałeś mi. Przepraszam cię bardzo. To spróbuję poprowadzić cię dalej. Czyli to stanowisko w Łośniu okazało się być po prostu stanowiskiem hutniczym. Hutniczym, tak. De facto hutniczym. I co więcej,
No już zaczęliśmy się po prostu trzymać tego łośnia, potem poszliśmy, bardzo ciekawe, koło kościoła, tam gdzie ten pomnik był żołnierzy radzieckich. Już nie ma tego pomnika. Jest ogród przy, tam, tam przy kościele, taki ogród, ale pod nim jest browar. Ale to, jak odsłanialiśmy, pamiętam, ludzie stali, aż otwierali, bo to wszystko jest zachowane na zasadzie takiej, że małe murki, prawda, w wersji fundamentów, nie? Podłogi, gdzie nigdzie fragment jakby na przykład wyjścia 2-3 stopnie, prawda, piece, prawda, no, okazało się, że to dawniej nazywał się browarzysko i tego, ale to po odsłonięciu to dopiero fajnie wyglądało, bo to jak człowiek jedzie gdzieś na południe Europy, wejdzie tam i zobaczy sobie, o Boże, jak te wille rzymskie, no to oczywiście koniec XIX wieku, początek XX wieku, ale to bardzo ładnie wyglądało, jakby to zachować, to rzeczywiście tworzy taki obraz całego zaginionego fragmentu zabudowy właśnie łośnia tam przy zakręcie, prawda? To wszystko jest pod ziemią, bo ja to przykryłem później folią, prawda, po zadokumentowaniu zasypałem, to jest też opublikowane. Tam znaleźliśmy oczywiście też zabytki z mezolitu, czyli tu cały czas mamy ślady epoki kamienia, z epoki brązu też, łącznie z takim zdumiewającym dłutem, prawda, które trzeba przebadać. Okej, okay. No. Ale wracając I wtedy do mnie zgłosili się państwo krawcowie i państwo wójcikowie, pani Agata Wójcik. I co się stało? No po prostu oni mają strasznie dużo takich rzeczy u siebie na działce, kolejnej działce w Łośniu, gdzie no nawet uprawy są trudne, bo mnóstwo właśnie czegoś, jak ja zobaczyłem, co to jest, no to są po prostu żużle. No i wtedy pojechaliśmy tam do nich, do ogródka, bo to za domem, to jest ulica Orna. Już za pierwszym razem wystarczyło łopatę włożyć, okazało się, że po prostu weszliśmy w ogromny piec do wytopu ołowiu, ale taki potężny, taki piec matka. Właściwie rekonstrukcja ta tutaj w skali, którą mamy, to nawiązuje do tego pieca odkrytego właśnie w Łośniu, na tym drugim stanowisku, bo te, które były na poprzednim stanowisku, były mniejsze, po prostu takie zwykłe paleniska. Tutaj mamy ogromną konstrukcję. No i zaczęliśmy u państwa wójcików, u Agaty i u Darka i u państwa krawców, bo to rodzina jest, prawda? Zaczęliśmy prawie 10 lat, żeśmy tam spędzili po prostu pracując, badając. No i tam też się został odkryty skarb hutnika, który jest... Pozwolisz o skarbie hutnika bonusem za chwilę, takim, za chwilę sobie powiemy. Podrążmy jeszcze temat tych stanowisk archeologicznych, bo rozumiem, że te badania, które na terenie Łośnia przeprowadziliście, nie wyczerpały potencjału tego miejsca. Tam być może znajdują się jeszcze... Nie udało wam się przebadać całości stanowiska. Nie, całości nie przebadaliśmy. No i powiem szczerze, no ja rozumiem też, no ileż można ludziom przeszkadzać. No nie, my się oczywiście cały czas kontaktujemy, znamy się. Myślę, że się lubimy po prostu z rodziną, która tam mieszka. Natomiast no, ja myślę, że trzeba by wreszcie tym ludziom zgratyfikować po prostu za to, że ktoś im przyjeżdża na ogródek i im tam demoluje, prawda? No a tak to są w literaturze, prawda, są podziękowania i tak dalej, jakieś dyplomy i tak dalej, ale no, przydałoby się po prostu jakoś inaczej to. Ja próbowałem wystąpić też o odkrycie, no na przykład, że za to, że zgłosili, bo są jakieś nagrody, no ale ta procedura, no ponieważ to było w czasie badań archeologicznych, to nie przewiduje uhonorowania właścicieli gruntów, chociaż gdyby nie oni, to po prostu myśmy tam nie kopali, nie byłoby tych odkryć, prawda? Więc uważam, że tu jest konkretny przypadek, że tym ludziom się powinno po prostu podziękować w bardzo konkretny sposób za to, że tak pomogli po prostu polskiej nauce, bo to nie tylko archeologii, ale w ogóle polskiej nauce. Może w tym kontekście warto byłoby się zastanowić nad tym, czy podnieść w ogóle problem jakiegoś rozwiązania prawnego, który w pewien sposób zachęcałby, no, czy gratyfikowałby właścicielom nieruchomości no właśnie to, że poświęcają ją na rzecz pracy. No teraz to mamy po prostu tak, że ktoś buduje, ma stanowisko w okolicy tego, to jeszcze musi to wszystko sfinansować. No jest to tak jak na całym świecie, to też jest prawda. Ale tu mamy do czynienia z sytuacją, w której ludzie właściwie z własnej woli, prawda, zgłaszają coś i to nie jest skarb w sensie ukryty coś, tylko po prostu
stanowisko całe i tak dalej. No na pewno to powinno być jeszcze w inny sposób rozwiązane. To jest jakby osobny temat. Zupełnie osobny temat, zostawmy go. Ważny temat, ważny temat. Bo to wątpię, dotyczy to nie tylko, bo to nawet nowożytnych rzeczy dotyczy. Tak, no po prostu. Tu się zgadzam. No ale właśnie, no Łosień to jest kolejny, potem jest Sosnowiec Zagórze, ale prawda? Jeszcze przy Łośniu zatrzymajmy się chwileczkę. Tak na twój instynkt, jakich rozmiarów mogła być ta osada hutnicza? Jak duża? Bo mówisz o odkryciu, dobrze rozumiem, jednego takiego dużego pieca. Nie, to piec duży to jest właśnie jeden, natomiast tam jest dużo więcej piecy na wystawę. Na wystawie tutaj mamy właśnie zdjęcia i rekonstrukcję tego takiego dużego pieca matki. Ja nie wiem nawet, czy ten właśnie duży to nie był nie do ołowiu, tylko do glejty, bo tam właśnie dużo znaleziono tej glejty. No i są również właśnie w postaci i cała seria mniejszych obiektów. Jak gdyby w postaci palenisk, zwykłych palenisk i palenisk na przykład obstawionych kamieniami, prawda? Więc to tam mogły być po prostu na przykład do prażenia rudy, do wytopu glejty, do wytopu ołowiu, do kupelacji. Różne te obiekty, powiem szczerze, że my dokładnie nie jesteśmy w stanie powiedzieć, który piec był do czego, poza tym, że generalnie do wytopu. A jeszcze w niektórych mamy poza związkami ołowiu, mamy związki żelaza, więc tam zastosowano tą technologię strącania związkami żelaza. A tutaj mamy na przykład w niektórych innych, że być może była to zwykła po prostu metoda wytopu. No i bardzo dużo dysz. Setki ułamków dysz po prostu. Dysz, czyli? Czyli dysze to są te rurki do dmuchania po prostu. Czyli musiały być miechy, musiały być. I tego mamy mnóstwo. Mam największą chyba kolekcję w Polsce dysz po prostu. I one się później powtarzają na tych stanowiskach. Czyli jak później w czasach nowożytnych już wytapiano ołów, to stosowano zwykle nawiew, po prostu wiatr, no to się tak hajcowało, jak to się mówi. Natomiast tutaj no rzeczywiście obstawione to było rurkami po prostu, miechy musiały być i pchano po prostu do podtrzymania procesu, więc to bardzo, bardzo zaawansowane. Myślę, że to też wynika z tego, nie to, że się później cofnięto w rozwoju technologicznym, tylko dlatego, że później wygląd miano tego, tutaj mieli ileś tam kilogramów, czy może setek kilogramów, a później mieli tysiące ton, prawda? No więc to była intensywny wytop, intensywna gospodarka, a tam była już bardziej ekstensywna, więc dlatego. Okej. I Łosień był takim kamieniem, który właściwie można powiedzieć rozpoczął lawinę podobnych odkryć w regionie. Tak, myślę, że zaczęto zwracać na to uwagę, no i potem oczywiście wyszło już w rejonie Siewierza, ale nie tylko ta osada, która jest u nas, tylko tam jest, Boże, kolejna miejscowość, której też wyszły tego typu zabytki pod Siewierzem. No potem właśnie Zagórze, prawda? Granica Sosnowca. Na granicach Sosnowca, potem wyszedł już w rejonie Tarnowskich Gór. To już lata później państwo Fołtynowie znaleźli coś, co ja łącznie z brukami, bo tam bardzo często bruki są kamienne na tych osadach hutniczych. Takie same bruki i tak dalej. Miejsce mocno zniszczone, ale akurat w tym miejscu, gdzie poszli, mają piec normalnie do wytopu ołowiu. Też bruki wyszły, prawda, więc to jest jakby kolejny, czyli pod Tarnowskimi Górami, czyli Tarnowskie Góry, te główne kopalnie są, jakby to powiedzieć, młodsze dużo, po prostu od tego, późniejsze, ale jeżeli pójdziemy w tym kierunku tego horyzontu łosińskiego, łosińsko-strzemieszyckiego, to tam tak samo było, czyli krótko mówiąc, ja uważam, że w pewnym momencie na całym obszarze, gdzie były dostępne złoża dolomitów kruszconośnych, ruszyło to po prostu. W tym czyli samym czasie. Na terenie pogranicza Górnego Śląska, i Małopolski, ruszyło to. Na przełomie XI, XII, bo Bula Gnieźnieńska to jest początek, to jest 1136, a ona mówi już o czymś, co się dzieje, co prawda? Się co się dzieje, natomiast daty radiowęglowe mamy z tych z Łośnia na przykład, to i tam z Strzemieszyce, to jest też XI, rozumiesz? XI, XII, prawda? Czasami X tam zawadza to. Natomiast zanieczyszczenia w torfach są po prostu z IX wieku. Co więcej, zabytki, które są w Muzeum Zagłębia, taka zawieszka ołowiana, to jest IX wiek, prawda? Czyli mamy też zabytki IX wieku. Wcześniejsze, tylko brakuje nam jak gdyby... Tam jest jeszcze niezwykle ciekawa sprawa. Momencik, żebym skończył myśl. Czyli my w badaniach archeologicznych mamy na terenie pogranicza Górnego Śląska i Małopolski potwierdzenie funkcjonowania ośrodka hutniczego
od funkcjonującego w XI, XII wieku na tym A obszarze. Zapewne wcześniej. A zapewne być może wcześniej tu na W Nagrodzisku, to jest też ciekawa, z której żeśmy jeszcze nic nie pisali na ten temat, ale to trzeba wrócić do tematu. Odkryto, bo chcieliśmy zobaczyć, czy jest zanieczyszczenie po prostu ołowiem w wałach. Dostaliśmy próbki od pani Oli Rogaczewskiej z Będzina i co się okazało? Ołów nam nie wyszedł, ale nam wyszły gigantyczne ilości cynku. No ale teraz nie zapominajmy, to są rudy ołowiano-cynkowe. Tylko że rzecz polega na tym, że niby cynku nie znano, no to taka schizofrenia troszeczkę panuje. Cynku się niby nie zna, a co to jest mosiądz, jak nie stop ołowiu miedzi z cynkiem, prawda? A to jest znane od X wieku przed Chrystusem, już jest po prostu znane. Więc to jest też na zasadzie, tylko że rzecz polega na tym, że można w różny inny sposób, niekoniecznie wytapiając, tylko stapiając na przykład tlenek cynku, czyli galman po prostu z miedzią, no są takie, że niekoniecznie wytapiając cynk. Nie to, że było to niezwykle trudne, bo to nie o to chodzi, że to jest niezwykle trudne, tylko on paruje strasznie szybko. I teraz trzeba go złapać. Złapać go w takich muflach, szybko chłodzić po prostu. I myślę, że oni by go ten cynk pozyskiwali na dużą skalę, gdyby on naprawdę był potrzebny. A nie był aż tak bardzo potrzebny, więc się tym nie przejmowano. Ale są z czasów rzymskich znane i z różnych miejsc po prostu na świecie, z bardzo dawnych czasów są zabytki nie z mosiądzu, ale z cynku. Żeby było jasne, to się zdarza i to znaczy, że wiedziano. Tak, żeby było jasne po prostu, że wiedziano, że cynk jest, tylko po prostu on nie miał chyba zapotrzebowania, aż takiego było. No, jako stop, tak. No więc o to chodzi. I teraz co? No, nawet wytopki cynkowe znaleziono w Zagórzu. Już później, jak te badania przejęła ekipa z muzeum, prawda? Koleżanka Sobota tam z Dawidem Sychem właśnie też i opisali właśnie takie wytopki cynkowe. Więc to jest po prostu tego typu sprawa. Więc mamy do czynienia z bardzo ciekawą rzeczą, że być może była tam właśnie hutnictwo ołowiu, tylko nikt nie koncentrował się na cynku, a to zanieczyszczenie z cynku właśnie mogło pochodzić właśnie z tego, co się dzieje. I kończąc już tą kwestię tych zanieczyszczeń, no więc może być też tak, że ten po prostu cynk parował, no i właśnie on jest odpowiedzialny za te zanieczyszczenia, przy czym zawsze musimy pamiętać, że musimy zanieczyszczenia średniowieczne, wczesno-średniowieczne oddzielić od współczesnych zanieczyszczeń, prawda? No ale no, to jest rzecz, którą po prostu można próbować robić. Zresztą to są wybitni specjaliści na Śląsku, na Uniwersytecie Śląskim, którzy zajmują się właśnie no, zanieczyszczeniami. No i właśnie mamy współpracę z tego typu zespołem ludzi, więc myślę, że to jest dobry kierunek też właśnie takich badań środowiskowych, które jak gdyby przy okazji badań archeologicznych się dzieje, na przykład profesor Cabała i inni, prawda? Okej. Już parokrotnie w trakcie naszej rozmowy przebrzmiał ten troszeczkę być może takie tajemnicze określenie skarbu hutnika. No to przejdźmy do niego. Co to było, Darku? To jest odkrycie depozytu, jak to się czasami mówi, a po prostu kolokwialnie mówiąc skarbu. No w tej chwili tych monet jest 1125, przy czym jedna została znaleziona dużo wcześniej, ale też pewno pochodzi z tego skarbu, prawda? Większość tych monet została znaleziona w Garku, a grupa no, spora, już teraz nie pamiętam ile, ale potem żeśmy to badali, w okolicy, prawda? Czyli to wynika z tego, że garnek z monetami został zawadzony kiedyś tam przez orkę, nie przez archeologów, żeby to było jasne. Nie, myśmy tego nie zniszczyli. No i część tych monet z wierzchu po prostu została rozwleczona. Czy odzyskaliśmy wszystkie? Pewno nie, ale no, większość myślę udało się, bo to rzeczywiście używaliśmy potem już wykrywaczy metali. Po prostu udało się zgromadzić. Zresztą biorąc pod uwagę wielkość tego naczynia niewielkiego, no to mniej więcej pasuje to, co mamy, prawda? Jest to bardzo rzadka sprawa, że można udokumentować odkrycie skarbu w czasie badań archeologicznych, bo 90, może nawet więcej procent odkryć skarbów to jest przez albo przypadek, albo no nielegalni poszukiwacze, którzy potem to zgłosili, prawda? No, ale są też takie, że
w lutym poszedłem na krzyby, prawda, albo poszedłem zakopać zdechłego kota, prawda, i nagle się okazuje, odkryłem i tak dalej. Czytałem, ja nie przesadzam, bo czytałem tego typu wytłumaczenia odkrycia różnych depozytów z różnych czasów, z epoki brązu, ale nie tylko, więc tak to często bywa. Natomiast tutaj mamy po prostu w trakcie, potem zawiadomiony został właśnie dr Jacek Pierza, który był wtedy inspektorem Państwowej Służby Ochrony Zabytków, konserwatorem archeologicznym, przyjechał, była telewizja, także po prostu no, trochę nam zarzucano, że także to po prostu mogliśmy bardziej dokładnie to. Nie, bo on bardzo płytko był, więc nie da się już nic z tego po prostu wyciągnąć, dlatego że ta ziemia była zgarnięta jak gdyby z góry w dół po prostu i cały ten rozrzut, prawda, monet, no, większość jest namierzonych w którym miejscu, jest kompletnie przypadkowy, bo mogło być to orane wielokrotnie w różne strony. Więc tu to nie jest, gdyby to było głębiej, prawda, no to rzeczywiście, a tak, no to jest niezwykły, cudowny zbieg okoliczności, że ta orka jeszcze nie była na tyle głęboka, że go po prostu całkowicie nie rozwlekła. Ten resztki tego garka zostały, a co więcej, na dnie pod tymi monetami było prawie 2 kilogramy wytopionego srebra. Czystego. Mhm. Tak, także to jest bardzo dobrze, dokładnie zdokumentowane, odkrywane, jak żeśmy to po kolei, ale to jest strasznie płytko tam. Czy to było pod podłogą jakiegoś budynku, czy czego? Nie da się tego, po prostu nie da, bo to 30, parę 40 centymetrów pod ziemią i już nie było śladów żadnych belek, niczego, kompletnie po prostu. W granicach jak gdyby współczesnego humusu i tej warstwy pod humusem, czyli chwała Bogu, udało się jeszcze to chwycić. No to świetnie. I to było 13, odkrycie 13 lipca około godziny 13, żeby było jasne. To takie normalne. Symbolicznie się cyfry liczby składają. Okay, a to Darku, był właśnie takie... w dzień, w którym miałem skończyć badania i wysłałem kolegę, żeby wyznaczyć granicę wykopu, bo myśmy odkryli ten skarb. Tylko, że w następnym roku, bo mieliśmy posunąć się dalej, prawda? No i żeby tam chcieliśmy po prostu zakopać wiaderko, żeby łatwiej było namierzyć się później. No to oczywiście się tam niwelatorem i tak, ale tak to nam na szybko po prostu. No i on poszedł z wykrywaczem i nagle mówi, że coś mocno wali, prawda? A wcześniej już kilka monet znaleźliśmy. Mhm. Ale zupełnie to tak mówię, teraz wiem, że to one są z rozwleczenia po prostu tego skarbu. No było kilka. I około tygodnia wcześniej pierwsze monety były. A jeszcze wcześniej była jedna znaleziona, to było rok wcześniej. No to wiemy. Albo nie, dwa lata. W 2004 była jedna znaleziona, która nam bardzo fajnie wydatowała. Ona też jest z rozwleczenia, no ale... A potem tydzień przed samym odkryciem garka właśnie było kilka monet. No i wtedy się zaczęło. Takie mam pytanie jeszcze. Darku, czy wiadomo, skąd pochodziło srebro, z którego wykonano te monety? No, jeżeli mamy hutę, na której mamy, że tak powiem, ołów i co więcej, mamy fragment naczynia, tak zwanej kupelki, na której w ściance mamy zatopioną taką maluteńczką kropelkę srebra, 97%. No to mamy dowód, że w tym naczyńku właśnie kupelowano, wytapiano właśnie srebro. No więc tutaj, poza tym te, często też jak są srebro jest, to są tak zwane siekańce, czyli te są po prostu kawałki cięte, sztabki i tak dalej uformowane. Natomiast tutaj też takie mamy właśnie, przycięte ładnie i tak dalej, ale mamy też takie, które widać, że to srebro płynne zostało wylane chyba na piasek. Normalnie są takie bąble po prostu, no normalnie no... Jakbyśmy wosk wylali na coś, to by się powstają takie, wiadomo, coś takiego amorficznego z takimi, no to dokładnie metal wylany na coś, to w ten sposób wygląda. I takie mamy, więc to jest jakby świeże, po prostu widać wyraźnie, że z pieca. No, no jeszcze nie wspomniałem wcześniej, mówiąc o Łośniu, że tam jest miejsce, gdzie mam szyb górniczy. Mhm. Tylko kopałem go do 1,80 m, bo no nie stać mnie na tak skomplikowaną sprawę. On może mieć nawet 7 metrów głębokości, a trzeba by to wszystko oszalować, zbudować, obudować, prawda? No bo jest kwestia nie tylko samej eksploracji, ale bezpieczeństwa ludzi. W ogóle takie szyby nikt nie eksplorował w Polsce, tylko w Czechach to zrobiono i wiemy, że takie właśnie z tego okresu, znaczy nieco młodsze mogą mieć do 7 metrów nawet, ale może 3, może 4, no ale i tak trzeba zapewnić warunki bezpieczeństwa, żeby nam po prostu hałda na głowę nie spadła, no bo wtedy już będzie
Będzie to jak Spiros Marinatos, czyli odkrywca, badacz na wyspie Tera, Santorini, tego miasta zasypanego przez wulkan. No, no też tam spoczywa, już go nie wydobyto go, z tego co wiem. No okej, okay. Dobrze, Darku. No chyba wydaje mi się, że zagadkę bogactwa państwa pierwszych piastów, wydaje się, mamy po części przynajmniej rozwiązaną. Bardzo dziękuję Ci za to, że zechciałeś przyjąć zaproszenie. Bardzo dziękuję Ci za niezwykle ciekawą rozmowę. No i cóż, mam nadzieję, że być może jeszcze z jakimś innym tematem spotkamy się tutaj przy tym stole. Dziękuję bardzo. Jest to temat według mnie ważny. Coraz bardziej doceniany przez nie tylko archeologów, ale historyków. I tak jak mówię, no staje się tematem ogólnoświatowym, jakby to powiedzieć, bo ślady ołowiu z Olkusza odkrywamy już w tej chwili praktycznie wszędzie. Dziękuję bardzo. Dziękuję Wam bardzo za to, że chcieliście poświęcić nam czas. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dziękuję.